I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Wszystkie zaskoczeniem i pytaniem, czy to jest znak nadprzyrodzony. Sam fakt tego znaku, który się pojawił, był zaskoczeniem, ale mnie tam do głowy nie przyszło, że ja będę coś takiego przeżywał. Podczas udzielenia Komunii Świętej na mszy świętej o 8:30 spada komunikat na stopień. Ksiądz podejmuje ten konsekrowany komunikat, wkłada do vasculum, żeby zgodnie z przepisami prawa tutaj ten komunikat w wodzie się rozpuścił. Kiedy ten komunikat konsekrowany rozpuszczał się w wodzie, na powierzchni tego rozpuszczającego się konsekrowanego komunikanta pojawiła się taka czerwona plamka w formie zakrzepłej krwi i co ciekawe, że nie zabarwiając wody w tym naczyńku, gdzie ten komunikant się rozpuszcza. Przyjeżdża ksiądz arcybiskup z kanclerzem, z księżymi profesorami. Pokazujemy ten znak, który się pojawił na tym konsekrowanym komunikancie. Po modlitwie ksiądz arcybiskup polecił, ażeby tę substancję eucharystyczną, z do końca nierozpuszczonym jeszcze chlebem eucharystycznym, przełożyć do korporału i kustodii, którym przenosi się Najświętszy Sakrament do chorych. Będziemy obserwować. Kiedy nie zachodziły żadne zmiany, podjęto decyzję przebadania. Powołano panią profesor Sobaniec-Łodowską, patomorfologa z doświadczeniem, stażem naukowym wieloletnim. W obecności księdza kanclerza pani profesor pobrała ten materiał eucharystyczny do przebadania i część tego pobranego materiału przekazała drugiemu profesorowi, profesorowi Stanisławowi Surkowskiemu, nie mówiąc, skąd jest ten materiał i co to za materiał. Wyniki badań się pokryły. Oboje stwierdzili, że ten pobrany materiał do przebadania z tej konsekrowanej hostii,
to tkanka mięśnia sercowego człowieka w agonii. Tkanka mięśnia sercowego człowieka w agonii. Czym jest w Eucharystii? To ciało, które cierpi na krzyżu i umiera. I ten znak dla nas tylko potwierdza tę prawdę, którą wierzymy, że Eucharystia to ciało i krew Jezusa Chrystusa. Że przecież msza święta to powtórzenie ostatniej wieczerzy i uobecnienie męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu powiedział, Pan mój i Bóg mój. Oby wydarzenie w Sokółce było także znakiem dla nas, abyśmy uwierzyli w Jezusa, obecnego w komunii.